Siema, siema. No więc ostatnio był odcinek o tym, za co lubię polskich kierowców, a teraz będzie odcinek, za co ich nie lubię i co na polskich drogach mnie denerwuje. Więc będziemy mogli, myślę, wszyscy sobie pokultywować naszą polską tradycję narzekania i zapraszam do komentowania, napisania, co was na polskich drogach denerwuje, co byście pozmieniali. Przy czym tutaj przyjąłbym jedną bardzo ważną zasadę, mianowicie jeżeli coś mówicie, że jest nie okej, to mam nadzieję, że staracie się tego sami nie robić. Bo no bywa tak, że ktoś powie, o to jest złe, to bym zmienił i tak dalej, po czym nagle okazuje się, że jak przyjdzie co do czego, to ta osoba też te niedobre rzeczy, które przed chwilą hejtowała, po prostu sama robi. Więc mam nadzieję, że jeżeli coś mówicie, że jest do dupy, to staracie się tego nie robić. Staracie się. Bo tutaj też w sumie no nie zawsze się to udaje. Nie? Czasem po prostu coś się zepsuje i no, nie jest to do końca zależne od nas. Po prostu się zwiesimy. Więc jeżeli czegoś nie robicie specjalnie, no to okej. Okay, ale jeżeli coś robicie specjalnie, no umyślnie, no to już nie okej. Okay. Więc komentujcie. Tylko proponowałbym przyjąć to założenie, że jeżeli coś hejtujecie, to staracie się przynajmniej tego sami nie robić. No i pierwsza taka rzecz, która mnie mega denerwuje, tyczy się w sumie głównie autostrady, ale to jest trzymanie się na zderzaku, czyli bardzo blisko podjeżdżanie do zderzaka i nie mogę tutaj rzucić jako pierwszy kamienia, dlatego że jeszcze jakiś czas temu też no, lubiłem sobie bliżej podjechać niż dalej do samochodów przede mną, ale no, doszedłem do wniosku, że właśnie skoro mnie to denerwuje, tak, i ja się denerwuję, że ktoś do mnie podjeżdża, no to dlaczego sam to robię? To było parę lat temu i teraz już tak nie robię. Dlatego, że po pierwsze właśnie, no jeżeli coś mnie denerwuje, to staram się nie robić rzeczy w życiu, które mnie denerwują. A druga rzecz, no wiem, że to nie do końca jest bezpieczne, bo jeżeli osoba przede mną, nie wiem, spanikuje, zasłabnie, coś się jej stanie, to ja nie mam możliwości reakcji. A nic mi nie daje totalnie to, że ja po prostu podjadę na ten zderzak. Totalnie nic mi to nie daje. To nie przyspieszy tej osoby. Tak? Nie spowoduje, że ona będzie jechać szybciej, a może spowodować tylko to, że jeżeli ona zacznie hamować, to ja nie będę miał miejsca do wyhamowania. I tutaj też jest jedna rzecz, bo czasem osoby jadą lewym pasem, mając prawy pas wolny, jadą lewym pasem po prostu bezpodstawnie, tak to nazwijmy. Ale też staram się od pewnego czasu nie oceniać ludzi. To znaczy, wiecie, no bo może ta osoba, która jedzie lewym pasem, nie wiem, ma rodzinę w środku, dzieci krzyczą i się zwiesiła, tak? Albo po prostu się zwiesiła, zamyśliła się, nie wiem, przed chwilą wyprzedzała, zapomniała sobie na ten pas zjechać, bo o czymś tam innym myślała. No powinna myśleć o jeździe, no ale wiadomo jak jest. Wszystkim nam zdarza się robić błędy. Więc jeżeli widzę, że faktycznie ktoś jedzie tym lewym pasem bezpodstawnie, to delikatnie do niego podjadę, ale to nie jest siedzenie na zderzaku. Może mu mignę wtedy światłami, może pojawię się w prawym, w lewym lusterku, to zjadę na prawą, na lewą część pasa, żeby mnie zobaczył i w większości przypadków po prostu ta osoba zjedzie na ten prawy pas. Tak to działa z tego, co ja widzę. Wiadomo, że 1% nie zjedzie, bo z Januszami, Jackami i po prostu mogę jechać lewym pasem, co ty ode mnie chcesz, ale 99% kierowców na ten prawy pas zjedzie. Więc mówię, jeżeli widzicie, że ktoś jedzie bezpodstawnie lewym pasem, ma prawy pas wolny, no to dobra, okej. Okay. Ale nie czaję sytuacji, w której ja wyprzedzam na przykład na autostradzie, wyprzedzam tiry czy samochody jakkolwiek, no i ktoś do mnie podjeżdża od tyłu, trzyma mi się na zderzaku, ja nie wiem, co ja mam stary zrobić wtedy, co mam zjechać, gdzie, pod tira mam zjechać? No jeżeli nie mam możliwości, bo wyprzedzam, to co ci daje siedzenie mi na zderzaku? Nic. Nie wiem, może samo poczucie, że jesteś rajdowcem, nie? Jakby, ale to jest naprawdę totalnie bez sensu i myślę, że osoba, która tak robi, czyli podjeżdża mnie wtedy na ten zderzak, jeżeli ktoś do niej by podjechał, to tak samo by się zdenerwowała. To jest psychologiczne, także w samochodzie musimy mieć tą przestrzeń własną większą. Jeżeli po prostu ktoś nas podjeżdża, to się denerwujemy. Myślę, że wszyscy, którzy jeżdżą po polskich drogach, to wiedzą, o co mi chodzi i myślę, że wszyscy się denerwują. To jest naprawdę pierwsza rzecz, która mnie mega irytuje, to jest podjeżdżanie na zderzak. To jest w sumie jeszcze dygresja. To jest bardzo ciekawe. Jeżeli pojedziemy na autostradę na przykład w Niemczech albo do Austrii, to Polacy już jeżdżą normalnie tam. I jakoś to tak działa, że tam się da utrzymać odległość, a w Polsce się nie da. Więc mam nadzieję, że po prostu nie skracacie odległości i że tego pilnujecie albo będziecie tego pilnować. Druga rzecz, która mnie denerwuje, to są wymuszenia pierwszeństwa przejazdu. No nic nadzwyczajnego w sumie, ale najbardziej z tego wszystkiego denerwuje mnie, jeżeli na przykład jadę sobie po autostradzie lewym pasem,
wyprzedzam ciąg samochodów, który jedzie po mojej prawej stronie i nagle ktoś z tego rzędu przypomni sobie, że musi w tym momencie akurat wyprzedzić. No i zjeżdża na ten lewy pas, ani nie dodaje za bardzo gazu. Ja muszę zhamowywać. No, takie to jest, no kurde, nie wiem, czy ludzie nie patrzą w lusterka, czy mają złą ocenę sytuacji. To jest mega irytujące. Tak samo gdzieś jadę poza zabudowanym, ktoś wbija mi się na drogę i zamiast wcisnąć gaz, to po prostu tak ciągnik rolniczy, po prostu 20, 30, 40, mam po prostu, naprawdę, to jest tak denerwujące, a jeszcze najlepiej, jak nie ma nikogo za mną, czyli mogła ta osoba sobie po prostu wyjechać za mną, totalnie nic by jej to nie zmieniło, żeby poczekała przez 15 sekund dłużej, nie? Tylko on będzie wyjeżdżał, czy ona, także kurde, to jest tak denerwujące. Starajcie się na to zwrócić uwagę, że jeżeli widzicie jeden samochód, to zobaczcie, czy za nim nie ma samochodu, bo jeżeli nie ma za nim samochodu, to nie wyjeżdżajcie, poczekajcie, niech on sobie przejedzie, nie? Chyba że jest daleko, no to też sytuacja, w której jak jest daleko, to wiadomo, nie? Jakby subiektywna bardzo ocena sytuacji, ale jak już wyjeżdżacie, to gaz wciśnijcie, żeby po prostu to rozpędzanie jako tako wyglądało. No i trzecia rzecz, która mnie mega irytuje i za to moim zdaniem powinny być grube mandaty w tysiącach złotych, to jest nieprzepuszczanie pieszych na przejściach w sytuacji, w której jedna osoba się zatrzymuje przed przejściem, no a druga przejeżdża. Naprawdę to jest totalna masakra. I jeszcze jestem w stanie zrozumieć sytuację, w której ktoś jedzie na równi z samochodem, no mógł nie zauważyć tego, że ktoś obok zwalnia, tak? Okej, dobra, ale jak przyjeżdża jeden, drugi, trzeci samochód, to już tego nie czaje. To ewidentnie widać, że ktoś się przed przejściem zatrzymał i tutaj też myślę, że większość z nas taką sytuację miała, przechodząc przez przejście, że po prostu jedna osoba się zatrzymała, my wchodzimy na przejście, a druga osoba leci, nie? I myślę, że każdego to znowu denerwuje, więc nie rozumiem, kto tak robi, skoro wszystkich to denerwuje. No chyba, że nie wszystkich to denerwuje, ale moim zdaniem wszystkich to denerwuje. Więc naprawdę, no, na to bardzo uważajcie, bo to się może skończyć bardzo źle, bo jeżeli macie nawet osobówkę, to dziecka z samochodu osobowego nie zobaczycie. No niestety, no sytuacja okaże się, że to dziecko macie, jak je potrącicie najczęściej. I no naprawdę to jest mega niebezpiecznie, więc jeżeli jedna osoba się zatrzymuje, to naprawdę się zatrzymujcie po to, żeby po prostu się upewnić, czy nikogo na tym przejściu nie ma. Także to są trzy rzeczy, które mnie osobiście denerwują. Zapraszam do komentowania, tylko pamiętajcie o założeniu, że jeżeli coś komentujecie, to staracie się tego sami nie robić. No i trzymajcie się mocno. Pozdrawiam. Siema.